zatrzymywana. Na kaszlety ponownie przejdziemy w ostatni weekend marca przyszłego roku. Strażacy proszą też, by uważać na przypadkowe zapuszczenia ognia, na przykład z pieców węglowych. Już najbliższej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy, czyli cofamy zegary o godzinę. Weekendową zmianę czasu banki wykorzystują do przeprowadzenia zmian w swoich systemach. W związku z tym w niektórych nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej, na przykład w banku BBH, PKO SA czy banku zachodnim WBK, a w niektórych ani zalogować się do konta, ani wypłacać pieniędzy z bankomatów, czy płacić kartami, jak w mBanku i w ING Banku. Wobec minera wcielam, aby wypowiedzieć się w pokazie wiadomości. Prowadzono uzgodnienie dotyczące wysyłania wiadomości o treści seksualnej do osoby nieletniej. Jeszcze do kongresu szef FBI James Comey poinformował, że jego biuro bada, czy e-maile mogą mieć związek ze stawem prywatnego serwera Hillary Clinton. Sprawa może zagrozić szansą byłej pokoza stanu na prezydenturę. We are alerted. Mamy tylko 11 dni do najważniejszych wyborów w naszym życiu. Naród amerykański powinien natychmiast poznać wszystkie fakty. Oświadczyła Hillary Clinton, apelując do dyrektora FBI o ujawnienie wszelkich możliwych informacji na temat e-maili. Sztab kandydatki demokratów podkreśla, że e-maile mogą nawet nie pochodzić do skrzynki pocztowej Hillary Clinton i że analiza cudzej korespondencji nie oznacza wznowienia śledztwa w tej sprawie. Republikanie inaczej interpretują działania FBI. Szef Krajowego Komitetu tej partii, Rince Priebus, oświadczył, że ponowne otwarcie kryminalnego dochodzenia w sprawie serwera Hillary Clinton oznacza, że sprawa e-maili musi być bardzo poważna. Z Waszyngtonu Marek Olkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, które przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze, temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Bardzo dobrze Cię słychać i swoich podopiecznych też. Pozdrawiamy. Zamykamy drzwi, dzieciarnie. Damy radę, sobota, dzień weekend, dzień rodzinny. Poprosiliśmy Cię o rozmowę, dlatego że jest Ciebie razy dwa w dzisiejszym gazecie wyborczym, magazynie świątecznym, ale tematy się łączą, bo w jednym tekście piszesz o Pana Boga na obrazy, na nimi, na zbawałwany, na człowieka, na krowę, na wszystko. Także to, co u nas jest, to może tak nie dla jedne, bo i ta krówka jest wojska u nas. Wspaniała krówka. Nie wymaga, generał napisał taką książkę w 2017 roku, Kropek Wojna z Rosją, to nie brzmi dobrze. To jest taka odpowiedź, rzeczywiście, to jest taki scenariusz, żeby sobie a człowiek to człowiek, człowieka nie ma, jak bydło. Jeśli porządnie taka ustawa była, bydło. Będą jedni, będą mieli za mąż wydawali, a żeby dostało się dobrać, to się dzieli. Na kartce, reglamentację wprowadzać. Ale to już było i nie było. Amerykanie mają plany wojenne. Będą jedni, będą chcieli. Jezus powiedział, tak jest napisane w Biblii, od dawna jest w Biblii znak. Będą jedni, będą pili za mąż się wydawali. Nie było wtedy, że Jezus powiedział, że tak będzie. No jak będzie? Jak z przyjściem? Jak potopu? No jak będzie z przyjściem Syna Człowieczego? Jak będzie z przyjściem Syna Człowieczego? Miliony razy czytałem Byli świadkowie Jehowy.
Pańska, że się musi ze sobą dogadać o pewnych kwestiach. Są różne interesy, różne punkty widzenia. Nie każdy ten kraj jest zainteresowany czymś. Na wschodzie dobrze wiedząc od samego początku, że w całej ziemi na Ukrainie są zainteresowane, to właśnie ma w tym tak bardziej uległa. Czy w naszych zacznionych granic są państwa, które mają interesy gospodarcze? Bardzo można rozwinąć to, że właściwie w tym kraju jest zainteresowany pokazać zabudowanie tak jak to kiedyś Jeremiasz komu powiedział, o, świątynia pańska, to jest, to jest, to jest, to Jeremiasz to jest, to jest, to jest, to jest, jak się znowu się prawie, a potem przechodzicie, stajecie przed moim ojcem w tym domu i mówicie jeszcze ocaleni, aby dalej było potrzebne, także do galerii dzisiaj, wiosna na południe, do galerii się nawet w tej studii, że oni są głodni, biedni, tak jak za jedzeniem chodzili. A teraz podróbki, górny Jezus, to jakiś jest. Nie, Jezus Chrystus drugi raz tu w Europie się nie objawi. Jezus Chrystus tutaj w Europie drugi raz się nie pokaże, bo i po raz baranek został zabity. Było 312 w Radomie to zrobili. A teraz jest kontynuacja komu jest głoszona Ewangelia? Zawsze w Polsce poświęcić także swoje życie, żeby sobie w roku 1945 się pojawili Wyszkowiechowy, czy nawet inny jeszcze się prawdopodobnie wywidzą, ale to trzeba sprawdzić, bo ja nie gwarantuję, my nie gwarantujemy. Trzeba sprawdzać to, wam mówić, co zdaje się, że to jest tam ryzyk mówi. Kto wam płaci, kto do was mówi. Na Jest takie określenie greckie, że nie będę cytowała. Zakończenie systemu Z. Zakończenie pewnego systemu Z. Czyli świata końca nie będzie, że też adwentyści Z. Zostanie ziemia spalona. Strachy na lasy. Po co ludzi strach? Tak adwentyści głoszą, bo zawsze w tych religiach to coś mówią, mówią, mówią prawdę, żeby kogoś się zbić. Nawet tutaj niektóre inne też to adwentystów, ale potem jak to do tego przejdzie, no to, że jak ta ziemia spali? No nie. Biblia mówi, że ziemia stoi na trwałych podstawach, aby się nie zachwiała powierzchnię. Nie po to Jahwe stworzył ziemię, aby była pustkowia. Nie po to Jahwe stworzył ziemię, aby była pustkowia. Lecz mieszkanie jest nie po to. Także widzicie Państwo, gdy nadaje na terenie, Coś pisemy. Jak wodę pili w źródełku, to zerkali lewym okiem prawym, rozglądając się, czy kto nie idzie, czy wróg nie idzie, nie atakuje. Kiedy Żydzi wrócili z Babilonu z niewoli, gdy odbudowywali świątynię, w jednym ręku mieli miecz, a drugą ręką budowali. Trzeba go odbudować, bo w roku 455 przed naszą erą był dekret odbudowy. Aby siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na
czarności mówią, powiedz nam, kiedy się poprawi, a przykład będzie przerwa przejścia i końca świata. Poszliście do końca i nie twojego systemu. A jeszcze zbierają z rzeku was, aby was to nie żył. Czyli zanim jedzie, że chodzi podwójne proroctwo i to te duże Żydzi mieli być zniszczeni do 70. I potem 2000 lat po, no to Jezus wysłał. Mówi więcej, nie bądź jak Bikikon, nie bądź jak Warszawa Bikikon, Jocha Goła, Gochoła. A Jezus odpowiadał w rzeku, aby was to nie zniósł. Aby was to nie zniósł. Albowiem wielu chwycie w imieniu moim mówią, Jan jest Chrystus w imieniu zbiorą. Potem dalej to tam mówił, wojna, jeśli wojenne babcie. Oczywiście się nie pozwolili, bo muszą się postać, ale to jeszcze nie koniec. Tysiące razy cytowałam te słowa. Tysiące razy. I tu w Warszawie najwięcej, no bo Warszawa potrzebuje najwięcej pomocy. Największe średniowiecze w Warszawie, największa ciemnota, największa ciemnota, największa głupota, no bo przecież tłumaczy, dlaczego światło jej powie. Się pojawili w roku 1905 i zniknęli. Światło jej powie to nie są jacyś Żydzi, którzy po to się tylko pojawiają, żeby doprowadzić coś do ruiny, potem że ich nie ma. Trzeba jeszcze w Pana Boga wierzyć jako w tego, który jest dobry, no to więc po to pojawili się w roku 1905. Tutaj na Mazarku, na Bliską, w Warszawie, pod Bałtykiem, Polska jest pod Bałtykiem, czyli Gdańskiem, Kopem, Poznaniem, Gdańskiem, Krakowskiem. Po to się tutaj pojawili światło, żeby dobrze żyli. Misjonarzy, pionierzy, Pana Bliskiego, pionierzy, misjonarzy. Pustka jest potem uczucia o wojnie, o wiecznym wojennym roku. Zawsze, a wy się silnie położyli, bo musicie się uprawić na końcu nie koniec. Panie Bogina, przeciwnie Radowi Pomerze, i będzie dobry rok, a nie chciałbym z tego nadziei. Ale to też rok, będą was na udręce zabijać, będą narodzować, będą nienawiścią do was, na nimi gamyczki. Jak wejdziecie do Mochanowskiej do galerii, jakiejkolwiek galerii, to oczywiście, że będą też ci, którzy udają, że to interesuje, potem bramskę wina chcieli wypić i w nogi, bo siasteczek nie ma, albo są siasteczek, rakotwórcze, a chleba ze smakiem, żadnego chleba, kanapeczek nie ma. Jeszcze kiedyś te babki prowadziły galerię, to jeszcze kiedyś robiły kanapeczki, no miały pełne ręce robotów, a teraz to dziaduszki są leniwe, tylko stoją pod drzwiami, tam na tej Mazowieckiej 11a. Różnie raz wejdziesz, raz nie wejdziesz, stoją pod drzwiami i zamiast narobić tych kanapeczek, żeby ludzie się nasycili, czy wystawili, linka się nasycili, a one kupią więcej płacąc jakiś ciasteczka rakotwórcze z dużą zawartością chemii, z hentraj, też hentraj, bo to się unosi powietrze, też tam złapą powietrze, i tą ciasteczka tak, żeby was wykonać. Proszę Państwa, tutaj słyszą, no to świadoma robota, prawda? Świadoma robota, że jeżeli ktoś z zewnątrz, z daleka, no niech tam z USA, to już tam z USA, ale inwigiluje, no to po to, żeby doprowadzić jednostronnie do śmierci. Inwigilować jedną stronę, usuwają kanały i teraz okazało się, że tu się ktoś nie chce poddać, nie chce się poddać, bo wtedy oliwa na wierzch wypłynęła. Mówi się, że oliwa na wierzch wypłynęła. Właśnie z tego powodu. Wypłynęła oliwa. No ja mówiłam, ostrzegałam kanał w ogóle, bo oni tam jak zrobili to, oni tam na Facebooku nasuwali Żydzi inwigilacyjnie i teraz też Radio Maria podało, że nie lubią prawicowców, nie lubią lewicowców, nie lubią prawicowców. I już widzę, jak wiele w internecie nie powinno być polityki. No na szczęście teraz więcej jest różnych rzeczy w internecie,
na odchudzanie. Różnych śmieci, jak chce, podczaka, jak zabijana, kaśka, kaśka, mydło i kobiet, spory mój. Pchanie, bowiem naród, gospodarodowym, królestwo, królestwo. Będzie już dużo królestwa, na temat płaska, zebraczy, to wymyślali tutaj różne bzdury. Na stanie na marzeństwach, jak zakończył. Amerykanie zasługują na to, by wiedzieć więcej przed wyborami prezydenckimi, mówi kandydatka demokratów Hillary Clinton i apeluje do szefa FBI, by ujawnił więcej informacji na temat wznowionego właśnie śledztwa w sprawie jej skrzynki mailowej z czasów, gdy Clinton była sekretarzem stanu USA. Jutro w Brukseli szczyt Unia Europejska-Kanada, na którym zostanie podpisana umowa CETA. O spotkaniu poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Już najbliższej nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. To oznacza, że cofamy zegary o godzinę. Więcej informacji w południe. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz w sobotnim poranku Radia Tok FM będzie o przyrodzie. Wojciech Mikołuszko, studia Dziennikarz Przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry. Zainspirowała nas do rozmowy przede wszystkim książka Sekretne życie drzew, która została wydana kilka tygodni temu przez wydawnictwo Otwarte, zdumiewające fakty ze świata drzew. Taki jest podtytuł. Międzynarodowy bestseller. Faktycznie było też w Polsce, w różnych mediach opisywane i tak dalej, i tak dalej. Pomyśleliśmy, że to jest dobra sprawa, żeby się z tą książką zmierzyć, ponieważ książka jest bardzo interesująca, ale też ma swoje małe grzeszki, można by tak powiedzieć. A będziemy mówili nie tylko o niej, ale na Wojtek też przyniósł inne książki o przyrodzie, które są bardzo ciekawe, więc będziemy mogli to jakoś ustawić w szerszym kontekście. Jaka jest twoja opinia? Zgadzam się, Magda, to ujęłaś z tymi małymi grzeszkami. My jesteśmy znajomymi na Facebooku, więc wiesz, po pierwszych stronach tej książki się zirytowałem. Tak, że mnie irytuje. Po czym wróciłem do niej i muszę powiedzieć, że za mocno ją skrytykowałem. Rzeczywiście muszę oddać honor autorowi Zośnikowi, że sporo fajnych rzeczy pisze. Natomiast to, co właśnie irytuje, to takie nadmierne człowieczanie drzew. To, co na samym początku zacząłem czytać, ich przyjaźń, miłość, żony budzą sympatię, dbają o chory, no po prostu idealne zasługują dzieci, nie ma no nie słowa wychowywaniu dzieci, karmią się nawzajem. To jest taka wizja idealnego społeczeństwa ludzkiego, czyli my powinniśmy być jak drzewa. Właśnie ludzkiego, też to warto podkreślić. On pisze o cierpiących dębach, o bólu, drzewach i tak dalej, i tak dalej. I mnie właśnie w tej książce irytowało to, że nie można przyjąć po prostu, że drzewa mają jakąś swoją inną strategię na bronienie się przed szkodnikami, tylko trzeba to od razu ubierać się w ludzkie kategorie. Ja rozumiem, że to jest jakiś zabieg popularyzatorski, ale on jest trochę zbyt często w tej książce używany. To znaczy, zamiast powiedzieć, że drzewa mają po prostu tak i tak i to też jest w porządku, to ciągle autor, mimo że wykazuje się dużą miłością i szacunkiem do drzew, co jest bardzo cenne, jednocześnie stara
ktoś nas przekonać, że one są takie jak my. A ja wcale nie chcę, żeby drzewa były takie jak ludzie. Wolę, żeby takie nie były, bo to byłaby katastrofa. No, jakby fajnie się odwołać do tego przykładu, którego zacząłem, do karmienia się drzew, które na początku mnie zirytowało i okazałem się, że to, co powiedziałem, myliłem się. Rzeczywiście drzewa wymieniają między sobą pokarm, co jest zdumiewającym odkryciem. Były wcześniej sygnały, właściwie dopiero w kwietniu tego roku ukazała się praca w magazynie Science, która to udowodniła dość jednoznacznie, co zabawne, one nie, troszeczkę częściowo sobie przekazują, natomiast ta praca pokazała, że bardzo dużo związków organicznych, czyli tak węgla, to oni to dokładnie badają, ten węgiel jest przekazywany poprzez sieć grzybową, czyli poprzez mikoryzę. Mikoryza to jest współżycie grzybów i drzew niezbędne dla obu, a nas często, przez nas często niedostrzegane, niezauważane. Drzewa dają grzybom pokarm wytwarzany w liściach, grzyby w zamian dają wodę i sole mineralne, mają szerzej rozprzestrzenioną tę grzybnię i okazało się, że ta grzybnia łączy się czasami z kilkoma drzewami, innymi roślinami i tworzy rodzaj podziemnej, jakby to powiedzieć, autostrady, pomiędzy, za pomocą której drzewa przekazują sobie pokarm. I to wydaje mi się fascynujące. Nie wiedziałem o tym, ale może dlatego, że autor to tak przedstawił, to na początku odebrałem to, że troszkę przesadza, że coś wymyśli, że to są nieudowodnione dane, że to są jakieś jego zobaczą, dajmy troszeczkę światełka, bo tak, cicho wszędzie, co to będzie. Właśnie przez sposób jego przedstawienia, bo on to powiedział w ten sposób, napisał w ten sposób, że drzewa sobie pomagają, może, dbają o światełko, bo jest cicho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Dajmy troszeczkę światełka. Cicho wszędzie, co to będzie? Oni stawiają takich test, że to może być pomocy. Czy to może być pomoc jakakolwiek wobec drzewa? Na pewno nieintencjonalna, tak. Natomiast może być na przykład, że one kradną, albo że to jest jakaś zupełnie niechcący dyfuzja tego węgla jak związków organicznych podziemnych grzybni. Po prostu przypadkowo się wymieniają tymi związkami organicznymi, tym pokarmem, tylko nie wiem. Ja bym wolał się zatrzymać na tym poziomie samofali, przekazywania się z tego. Jaki będzie znak? Cuda, Grecy, jeżeli mądrość, a Żydzi domagali się znaku, musiały być cuda. Może na koczewną, że doszło to przecież w tych rozczołach. Ten szlalecki, Jezusi, Maryje, święci, to może nie wiem, jak to weszło do obokarzy, bo wiadomo, może to nie byli święci, ale coś tam ta woda pochodzi, coś tam coś tam Sejm powiedziała w potrafie samemu podsłuchuje, gdzie jest ten handel, a gdzie jest jej Biblia, że w tym świecie. Czyli zanim Jezus powiedział cicho bądź, czułem się po drugiej stronie, bo kiedyś z naukowcami dyskutowałem u zwierząt pewne emocje, które są najbliższe i wydaje mi się, że możemy odczytywać to ziemię. Ze mną walczyłem, bo nie możemy mówić o emocjach u zwierząt, możemy mówić o ilości danego hormonu, cały rok Rzymianie, cierpliwi, wielcy Rzymianie, cierpliwi, stateczni, bezwzględni, czekali, aż Żydom wody zabraknie, jedzenia wszystkiego, będą jadły swoje dzieci. Tak było, no ale to wiecie Państwo, Jezus powiedział za to, że Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz, które robisz, jak głoko, prawda, chciałem Ciebie zgromadzić, nie dałeś. I tak jest, proszę Państwa, że jak ktoś komuś dać, to to jest podłe teraz takie przesłanie, się zrobiło złe, że temu dać nie można, temu dać nie można, ale Jezus Chrystus nie tylko przyszedł, żeby dać, tylko spełniały się Boże plany, których człowiek nie rozumie. Boże plany, których człowiek nie chce w ogóle zrozumieć pojąć. A Jezus Chrystus, no to można byłoby powiedzieć, że jego ofiara Jezus Chrystus jako baranek Boży. No jest jako epizodzik, prawda? Ale to było bardzo istotne, bo bez ofiary Jezusa Chrystusa nic nie było i nas by nie było. To znaczy my jako ciało, to może byśmy gdzieś tam funkcjonowali przez kogoś się zrodzeń. Może żeśmy byśmy, jeżeli byli, jeżeli byli. Nie umarli.
ale my głosimy Ewangelię, my robimy coś po tej linii, to są plany Boże, zamierzenia Boże, a potem z tej góry dobra, tak to znaczy, że to jest w niedzielę o 11, nawet może pójść o 8, też jest to ani pełni, to powietrze, że coś się zgodzi, ale pójdź tam, gdzie tutaj na tak szkodzie, posłuchaj, może szkodliwe, które mają spowodować, że rzeczywiście tym różnym gościom są czym przyczyną nie będzie się opłacało. I co? Czyli Jezus genialny. I znowu, wypowiada ogromne prorokowanie, które ma dwa znaczenia. Myślę, że jeżeli doszukiwam się jakichkolwiek intencji, to w ogóle nie wydarzy, że będą na odręcie karierów, będą się pokałały się sobie daleko od siebie, będą oddalone i może w ten sposób to się dzieje. Natomiast przy sąsiedzie drzewo jest ostrzegane, czy można powiedzieć, podsłuchuje, co tam te liście między sobą, jakie informacje przekazują, więc ona wtedy też skorzysta z tego i zaczyna produkować te związki szkodliwe dla szkodów. Tutaj zdaje mi się, że to jest tylko zorganizowany osób. Dobrze, przypominam, to niemiecki leśnik z ponad 20-letnim stażem, z zarządzającym państwowym w Niemczech. No i on powiedział, że podsłuchują akcję i to jest okazja, że mogą się drzewa ze sobą porozumieć. Ja przyznam, że tutaj nie badałam tej sprawy. Nie szukałam prac na ten temat, ale tutaj dyskusja, muszę powiedzieć, bo powołam się na inną książkę, która bardzo mi się podobała, Zasobowe życie roślin, takiego naukowca, który badał aspekty tzw. rozszerzone w działce, które czują daleko nadzieję, zabrać rodzajów światła, niż my są w stanie odebrać, tylko w ten sposób nie reagują. Autor się nazywa Życie Karpatia z Kopytania Czałowic, albo w sabat, no bo w sabat bramy były pozamykane w mieście. Ten Czałowic Hamowicz pisze, że a wiecie państwo, jak się później w wyniku dyskusji pożar jest inną osobą natrafił na pracę, która pokazywała, że rzeczywiście tutaj właśnie wszystko roślin wydają szczepionki i pod wpływem tego zakrzywiają się jedna urodziła w tym roku. Dla mnie zaskakujące było Hamowicz z Czałowic pisze, że są mucha jak już nie przekazał na wszystko szabot. Także tutaj rzeczywiście nie byli chciwi, bo ta cecha pozytywna pomogłaby wam szybko uciekać nogi, aby z pola nie zabierać płaszcza i aby takie, jak jest napisane w Biblii, aby z domu nie zabierać czegokolwiek, nie chodzić do domu, bo tam się już może dać za wami, bo to już może wcześniej się, a może zwłoka czasowa, może siła wymian wyjść. Zakochany w drzewach, zakochany jako takim, być może z tego zakochania trochę się zagalopują miejsca w interpretacje, ale jednak myślę, że to warto podkreślić, że jego ogólna idea mianowicie tego, żebyśmy zaczęli traktować las, drzewa jako naszych nie gorszych przedmiotów, dlatego, że właśnie sobie wolniej się poruszają, żyją, wolniej rosną, czy nie mogą z nami pogadać, żebyśmy nie traktowali ich gorzej, tylko nie będą wielkie znaki wspaniałe, to jest świetne, to ile można zrobić, to ile wtedy właśnie, kiedy była Biblia dla ubogich, gdy w kościółkach wszystkie lalecki chodziły, nóg dostały, kolorowe były, a prawie że mówiły, które wziął, płakały, bo to biskup szarbę z tyłu, on sobie z tych nie wlewał. No to właśnie, to są różne cuda, te cuda. Nie wierzcie, nie wierzcie. O to, co powiedziałem nam. Wielki wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest kryj, który nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od strony, jak widać na górze, tak będzie powiedzieć w strony tego, gdzie Sadina tam znajduje się. Szkoda, że to się tak utrwaliło, natomiast Peter Wolden był jakimś udziałem broni pałnym. A zaraz są drętowy, gdy nie słońce się taki opis eschatologiczny, prawda? Zaprosił na siebie już dziennikarza, Gazety Wyborczej również. Gwiazdy spadać będą w miarę, jak rozumowie, czytając na tylko jedno życie, że wszyscy tylko fascynacją spojrzeli na wrażenie na albo na zadatek wtedy biada będą które on ma wobec nas. I to jest fascynujące. Myślę sobie, że jakby to jest powód, dla którego ta książka wzbudziła sensację. I bardzo dobrze, rzeczywiście opisuje mnóstwo badań naukowych, to co mówiłaś o
czterech wyjściach, jednego krańca nie dostał po drugiej. I warto płacić. Jednej ze swoich książek opisywałem te bogactwa. U nas prawie lekceważone życia w koronach drzew. W Stanach Zjednoczonych są takie badania nad najwyższych drzewem w jak wygląda w Stanach. Na badania Czarnoborza badać właściwie po ścięciu drzewa, co tam żyje dokładnie, co jest ostatnio w środek naprawy, bo to trzeba tę całą tkankę łączem zobaczyć. W Stanach robią w ten sposób, że oni tam żyją wśród tych koron, budują hamaki, liny i tak jest grupa naukowców, która się przeniosła na leśników w koronie drzew. Właśnie sobie, no fajnie, bo ona jest coś takiego, bo myślę, że to najlepiej, bo już puścił ją wioski, ale nie wiem, że ktokolwiek zezwoliłby na takie badanie i czy wielu chętnych by było, by spędzić tam ileś dni, jak to z badania białkowych i nie będąc pewnym, jakie to efekty przyniesie. No też prawda, to bardzo ciekawe, jak wyglądały te badania. Teraz dużo pytań mi się nasunęło w tej sprawie. Może nie będę brnąć, ale też kolejnym ciekawym wątkiem jest współpraca grzybów i drzew. Trudna współpraca, bo grzyby potrafią zbudować drzew bardzo niedobrze, ale potrafią też z nimi współpracować. I największe moje zainteresowanie wzbudziła taka sprawa, że jeśli zabraknie azotu w glebie, to owo grzyb potrafi wydzielić w glebę śmiertelną truciznę, przez to takie maleńkie zwierzęta, naprawdę małusie, umierają i uwalniają azot zawarty w ich ciałach. I w ten sposób, czy tego chcą, czy nie, stają się nawozem dla drzew i grzyba. To brzmi całkiem prawdopodobnie, muszę przyznać. Tak. Chciałem zobaczyć źródło, skąd lewego zaczerpnął taki produkt. Słyszałem takie podejrzenie, ale tak pracę jako dziennikarz naukowy zgrzyna. No to zajrzyjmy te źródła. Nie wiem, ale niewątpliwie grzyby są niedoceniane, bo my widzimy tylko te owocniki, nie zwracamy uwagi na tę całą sieć, która pod glebą istnieje, jest gigantyczna, ogromna. Wydaje się, że nawet grzyby takie w postaci tej grzybki rozpościerającej się w glebie są jednymi z największych organizmów, jakie są na Ziemi, gdzieś bodajże w Nowym Stanach, ale tam nauka jest najlepiej dofinansowana. Przez te rozwinięta tam zbadano jeden z takich grzybów i wyszło, że to największy organizm istnieje. I nie twierdzą, że również najstarszy, więc to jest jakaś taka niesamowita sieć. Nie warto szukać jej odkrycia niedawno, też są badania, które wykorzystują ją do jakby to, jak powstaje ta sieć grzybów, żeby wykorzystywać do tworzenia sieci grup. Ludzi, więc tak, są powiązania daleko idące. No, wydaje mi się, że po raz kolejny, jeżeli przyglądamy się jakimś organizmom, to nagle doceniamy ich wartość, nam wydawało się. Tak, ale właśnie wrócę do tego, z czego zaczęliśmy. Doceniajmy ich wartość takimi, jakie one są same w sobie, w ich oryginalności. Trudno mi sobie wyobrazić teraz, że będziemy grzyb nie opisywali jako miejski organizm, czy coś takiego. Tak, z drzewami jakoś to może łatwiej, bo są nam bliższe, a im niżej. No, widzisz, też zrobiłam taki podział. Im dalej od człowieka, może tak powiedzmy, odchodzimy, tym trudniej nam to przychodzi, ale w ogóle myślenie, nie powinniśmy tego robić. Drzewa są świetne takie, jakie są. Trybunału, ale też przeszkadza się ze mną. I myślę, są świetne jako organizmy biologiczne w znaczeniu, ale również świetne. Można też spojrzeć na nie od strony kulturowej, wiedząc, że jest to strona kulturowa, od strony użytkowej, więc na wiele aspektów można patrzeć, ale dodawanie im rzeczy, których one nie mają, to może być ślepo uliczne. Zresztą ogólnie jest tak, że nie powinno się raczej mówić, że jak coś jest bardziej ludzkie, to jest dobre. Jakiś czas temu doszłam ze swoim znajomym do wniosku, że mówienie, że coś jest humanitarne, to powinno być określane, że jest najgorsze, okrutne, fatalne, w ogóle nieszczęsne. Nie, w drugą stronę, naszym gatunkiem. Chociaż rzeczywiście dość specyficzne jak na efekt ewolucji, ale myślę, że nie jest to wyjątkowe okrucieństwo i wyjątkowe dobro można znaleźć. Wtedy rozmawiamy o książce Sekretne życie drzew i za chwilę powiemy Państwu jeszcze o innych książkach dotyczących przyrody, jak one sobie i autorzy tych książek radzą sobie z opisywaniem tego fenomenu. W tym momencie mam wrażenie, że jest weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Pogotowie celowe słuchały, porwały, porwanie, porwały, złapały, nie chcą puścić. Gdzie to było? W sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro. Porywające okazje. 48
Ze sobą, także swoją ulubioną, mogę powiedzieć, ona jest, a jeśli chodzi
zmieniony pod względem myśli, jak na przykład przekazuje ideologii. Mówimy to też ujawnimy, mówimy o książce Ostatnie dziecko lasu Richarda Lowa, która opisuje zjawisko odchodzenia dzieci o przyrodę, że dzieci obecnie nie znają innego przyrody, nie mają z nią kontaktu, co ma swoje konkretne skutki, również zdrowotne i takie psychiczne. I ta książka bardzo głośna, swego czasu bardzo się cieszy, że jest głośna, nieświadomie okazało się, że jakby realizuje ideę Lowa w rzeczywistości, jeszcze zanim przeczytałem tę książkę. A mówię o niej dlatego, że pewne rzeczy w sekretnym życiu drzew jakby Lów opisuje u siebie, pewne moim zdaniem błędy, które Peter von Leeuwen zrobił w swojej dokładnie to, bo generalnie, już to mówiłaś, Aleksa, podkreślę, to jest książka warta przeczytania sekretne życie drzew, byśmy tak odbili w kierunku od tych rzeczy, które nas troszeczkę irytują, co nie zmienia faktu, że warto po nią sięgnąć. No więc Peter von Leeuwen podkreśla tak romantycznie tę przyrodę u człowiecza. I Lów, pisząc o tym, dlaczego dzieci nie lubią obecnie przyrody, często nie lubią, podaje wiele przyczyn, ale w tym dwa dotyczą takiego podejścia do przyrody. Jedno, czyli przyroda się straszy. Tu mamy kleszcze, mosy, wilki ociekające z przestrzeni, a komarów, mnóstwo i w ogóle strach wejść do tej przyrody. No i dziecko po prostu idąc do przyrody, a i w ogóle jeszcze i globalne ocieplenie, i dziura ozonowa, w ogóle wszystko, co przyroda jest straszne. Dziecko później nie ma ochoty, a idzie, chodzi przed komputerem posiedzi. A druga strona medalu to właśnie to takie uromantycznianie, czyli Janek ma nieprzemiły królew, który nigdy nie je mięsa, wilk, który się przytula do baranka, w ogóle wszystko jest tak. Później dziecko idzie do lasu. No i mamy komary, które gryzą, osa, która wcale nie chce rządzić, ale jak się odepnie, to urządzi, mrówki, które bronią swego mrowiska, psikają z kwasem mrówkowym. No w ogóle zwierzęta między sobą walczą, zabijają się, jedzą się, no i się okazuje, lubią się, albo się mszczą, to też jest różnie. Tak, i dziecko pełne takich wyobrażeń romantycznych o przyrodzie, widząc rzeczywistą przyrodę, którą jest i piękna, i okrutna. Ona jest, w ogóle uważam, że jako przyrodę można godzinami, dniami, miesiącami oglądać, jest fascynujące. Natomiast w pewnym momencie widząc, że to jest kompletnie inny wizerunek niż przekazały kreskówki czy bajeczki rozmaite, czuję się odrzucony, taką niechęć czuję do tej przyrody. No nie jest tak fajnie, te zwierzęta i te drzewa nie są takie miłe, nie kochają się tak jak w bajkach. Czuję niechęć w tym momencie, jeżeli tak uromantycznimy nadmiernie również te drzewa, że one sobie pomagają, wychowują się, kochają się, przyjaźnią, po czym wejdziemy do lasu, okazuje się, że drzewa walczą o światło, przygłuszają drzewa sąsiednie, zacieniają, nie pozwalają rosnąć, no to zaraz, zamiast tej miłości, przyjaźni mamy jednak okrutną walkę momentami, dobór naturalny po prostu, spośród iluś żołędzi temu nowy dom wyrośnie, nie wiem, jeden na kilka tysięcy tych żołędzi, więc ileś musi zginąć po prostu, zostać zjedzonych, przymuszonych i tak dalej. No taka jest, takie są prawa przyrody, które są po prostu różne. To może banał, ale chyba jednak warto go podkreślać raz na jakiś czas, to znaczy to, o czym mówisz, że inni właśnie dokonują takiej przesadnej uromantycznienia, przesadnego uromantycznienia, inni znowu mówią, że to przyroda jest tylko zła. To jest chyba pogłosie tego, że chochosz to niesamowite, ale wciąż uważamy się za osobnych od przyrody, jakbyśmy zostali tutaj przesłani na gotowe, oto my jesteśmy ludzie i mamy właśnie zarządzać tą przyrodą, zapominamy, że jesteśmy nieodrodnym dzieckiem ewolucji, tak samo jak to drzewo, tak samo jak mrówka, kruk i wszystko inne. Wyrośliśmy, jesteśmy produktem ewolucji, wyrośliśmy z przyrody, ale to też jest powód, dla którego przyroda jest nam niezbędna. No, nasz gatunek według, powiedzmy, ogólnych obliczeń Homo sapiens powstał 200 tysięcy lat temu, rodzaj Homo jakieś 2 miliony lat temu, plus minus, te dyskusje trwają i cała większość tego naszego życia ewolucyjnego jako gatunku spędziliśmy w przyrodzie. No, właściwie miasta na to ostatnie kilka tysięcy lat w porównaniu do 200 tysięcy lat, a już nie mówiąc o tym, że jeszcze 100 lat temu większość społeczeństwa żyła z roli, no, czyli mała grupa żyła w miastach i jakby oddzielona była od tego, tej przyrody, więc byśmy po prostu wyrośli w tej przyrodzie i jak kolor zielony nas łagodzi, szum drzew nam się podoba i śpiew ptaków. No to jest w ogóle niechodzimy, to jest część naszego dzieciństwa, z której jeżeli się oddzielimy,
dzielimy, to będzie błąd, również to, co nosimy w sobie, to jest rozmaite skłonności złe i dobre. Rzeczywiście, moim zdaniem, różnimy się po stopie pewne elementy kultury można wielu zwierząt znaleźć, natomiast stopień rozwoju kultury, cywilizacji. No, czegoś takiego to nie było we Włoszech. My jesteśmy, moim zdaniem, fenomenem. Nie można nas sprowadzić zupełnie do poziomu typowego gatunku zwierzęcia. No niemniej, gdzieś chyba chińskie przysłowie jest takie, które powtórzę, że w każdym człowieku jest całe zwierzę, w każdym zwierzęciu kawałek człowieka i tam się sobie fajnie podsumowuje. To prawda, tylko oczywiście zależy, gdzie ustawisz kryterium, na podstawie którego opiszesz coś jakoś fenomen. Mówiliśmy wcześniej o tych grzybach, czy całych grzybniach, które są chyba najstarsze i największe na świecie. No tak ustawisz, że to jest fenomen, to powiesz, że to jest gatunek fenomenalny i tak dalej. Więc, ale rozumiem, co masz na myśli, chociaż ja bym chciała podkreślić, żebyśmy pamiętali, że nasza kultura i wszystko, czym jesteśmy, raczej nie jest jakimś super nowym wytworem, tylko jest ciągłością, to jest stopniowalne. Wielu badaczy to teraz podkreśla, że nawet nasze pomysły nie są zupełnie, są wyjątkowe, ale nie są jedynym, są kolejnym stopniem albo jakąś odnogą, że to wszystko jest w jakimś takim uniwersum. Oczywiście, słusznie to powiedziałeś, że kiedyś uważano, że no po prostu jest wielki mur między nami a światem zwierząt. Tymczasem wiele z tego, co my uważamy za typowe dla człowieka, można znaleźć u zwierząt, tylko w innym nasileniu, zaczynając od tej kultury. No naprawdę, żadne zwierzę na Ziemi nie ma tak rozwiniętej kultury jak człowiek, ale wydawało się, że kiedyś, że w ogóle nie ma kultury poza gatunkiem Homo sapiens, ewentualnie rodzajem Homo. Natomiast później stopniowo odkrywano, że elementy kultury są u szympansów, uwaleni, uczą się właściwie nawet w tej chwili, przepraszam, wyleciało mi z głowy inne gatunki zwierząt, ale jakby coraz więcej się odkrywa tych elementów kultury. No na pewno wieloryby i inne ssaki naczelne to podstawa, ale i u ptaków można coś takiego znaleźć. Tak samo pewnie ukrukowatych nie zastąpiono. Tak, na pewno ukrukowatych. No, tak samo no, to jest najbardziej delikatna materia, czyli kwestia moralności. No jest u nas ona rozwinięta w takim stopniu, co myślę, u żadnego gatunku zwierzęcia nie da się tego znaleźć, ale pewne elementy można znaleźć u tych pierwotnych, przepraszam, nawet nie pierwotnych, u innych przedstawicieli królestwa zwierząt. No, więc... To już niski temat, prawda? No, czuję jako strasznie ważne, że delikatne właśnie, że widzimy cię w drzewach. Teraz skończyłem na bardzo gruzki temat, który rzeczywiście jest trudny i tak, koniec. To sprowadza w takim razie naszą rozmowę na bezpieczniejsze grunty i zapytam cię o inną książkę, która też wzbudziła zainteresowanie. Triumf nasion. To też prawie o drzewach w młodym stadium. No, szczerze mi się o drzewach, nasiona mają nie tylko drzewa. Tak, ta książka, w tej książce podejście mi się podoba. Autor jest zafascynowany roślinami, ale rzeczywiście bardzo ostrożnie, nie wyciąga za daleko idących wniosków. Stara się do tego podchodzić delikatnie. Jego zdaniem wynalazek nasiona w ewolucji jest niezwykły. No, znowu, jak coś weźmiemy pod lupę, to się okazuje, to są grzybnia, drzewo, a teraz nasiona. No, sam fakt, że rośliny wynalazły nasiona, teraz w pierwszej chwili też się wydaje, że nic szczególnego. Mamy ileś roślin rozprzestrzeniających się bez pomocy nasion, nie rozmnażających się bez nasion, jak tam paproś, winogrodzie i tak dalej. Okazało się, że nasiona jest niezwykłym wynalazkiem. Dodatku, jeżeli kolejnym etapem jest otoczenie go taką dodatkową tkanką, czyli owocem. I on to właśnie też czasami opisuje w taki troszeczkę antropomorfizujący, uczłowieczający sposób, że one są sprytne, te metody nasion, żeby się rozsiewać. On podaje przykład, weźmy jabłko. Jabłko ma, jabłko zależy, żeby jabło się nie rusza, ale żeby się rozprzestrzenić, żeby jakieś zwierzę albo człowiek rozniosło nasiona dalej. Tylko nasiona muszą być dojrzałe, nasiona są w środku jabłka. I póki jabłko jest niedojrzałe, jest kwaśne, gorzkie, twarde, niesmaczne, nie lubi być jabłko niedojrzałe. Teraz w momencie, kiedy jabłko dojrzewa, staje się czerwone, słodkie, smaczne, dużo różnych stworzeń ma ochotę je zjeść. Ale uwaga, no, za jakie jemy jabłko, zazwyczaj zostawiam okryzę. W środku są nasiona otoczone taką twardą. Tak, jest twardy element otaczający bezpośrednio nasiona. Co gorsza, same nasiona jabłoni
zawierają troszkę cyjanu. Są toksyczne dla ludzi. Mount Stopin. Musielibyśmy się naprawdę zjeść kilogram tych nasion, żeby się zadbać. Natomiast jakaś taka myszka, jakby się najadła, to źle by się poczuła. Czy, nie wiem, jakieś inne nieduże zwierzę. I w momencie, kiedy myjemy jabłko, czy docieramy do ogryzka, nie chcemy się zatruć, nie chce nam się przekazać przez te twarde części, wyrzucamy ogryzek. No i proszę. Idealna sytuacja. Tak, wydaje się po prostu jakiś taki spryt tej jabłoni. Zmusiła nas, żebyśmy zjedli i odeszli od jabłoni i wyrzucili nasiona nieruszone, które mogą być jabłko być. Natomiast on tu podkreśla, że jest to taki pozorny spryt. On używa tych słów. Strategia rozmnażania się, no bo tak jest nasz język skonstruowany. Gdybyśmy zaczęli tylko wyłącznie posługiwać się liczbami, no to właściwie byłoby niezrozumiałe dla czytelników poza wąską grupą naukowców. Tak, ale z tyłu głowy cały czas trzeba pamiętać, że to jest metoda próby błędów ewolucji. No i to już tam zadziałało, więc akurat tutaj zostało i tak dalej. Nie jest tak, że sobie jabłoń rozpisała tę strategię na kartę. No tak samo, znaczy myśmy czasami wykorzystujemy te strategie obronne nasion na własną korzyść, oglądając przykład kawy. Kofeina właściwie ma chronić nasiona przed kawy przed szkodnikami. Rzeczywiście jest toksyczna dla różnych ślimaków, owadów. Co jeszcze ciekawsze, jeżeli nasiono kiełkuje, to ta kofeina rozpuszcza się dookoła i niszczy sadzonki innych roślin. Czyli no, widzimy troszeczkę inaczej niż te przyjazne rośliny z chwilowego życia drzew, bo one jednak nie zależy, żeby tam wokół nie było wystarczająco pusto. Natomiast nawet człowiek w dużych ilościach, jak się kawy, on podaje przykład, chyba trzeba niestety aż 150 filiżanek kawy wypić, żeby się zatruć, więc dla nas w dużych ilościach kofeina jest szkodliwa, bo działa na nas, jak wszyscy wiemy, że rano sięgamy zaspani po kawę. Trochę na zwykłą metodę. Tak, ale to też ta wyjątkowość człowieka ubijania się jednak. Tutaj chyba mamy nie do końca wspólne zdanie, że człowiek wykorzystał to, co kawa przygotowała na swoją obronę, a myśmy to wykorzystali jako korzyść. Tak samo wiele nasion, czyli pijemy kawę właśnie z kofeiny, która miała chronić, a my nie nigdy to nasion. No to nie taka sprytna. No, prześcignęliśmy sprytnie. To samo rozmaitych przypraw, też jakaś gałka muszkatołowa i inne rozmaite nasiona, które jemy dla przypraw. Jeszcze oprócz rozmaitych nasion, które jemy nie jako przypraw, ale jako podstawa naszego pożywienia, czyli przede wszystkim zboża. Ale one też się mają nie najgorzej, bo się rozprzestrzeniły dzięki nam też dość konkretnie. Tak, masz rację, to bywa z jednej strony wymienimy te nasionka, ale z drugiej strony wracając do kawy, później sadzimy, no myślę, żeby już bez naszej pomocy kawa nie rozprzestrzeniłaby się aż tak bardzo po świecie. No to samo to zbóż dotyczy, no jemy je, mielimy, robimy z nich mąkę w ogromnych ilościach, ale no ja nie wyobrażam sobie, żeby przecież sama z pomocą człowieka była w stanie tyle setek tysięcy hektarów porosnąć na całym świecie. Pamiętam twój tekst w Fokusie, zdaje się, o triumfie z kolei traw, że one są rozprzestrzenione. Tak, tak, tak. Trawy to w ogóle jest kolejny niezwykły wynalazek ewolucji. Trawy ostatnie lata dominują na świecie. Zmieniły oblicze tego świata, tak jak kiedyś drzewa czy rośliny nasienne ostatnie miliony lat. To jest triumf traw. A ta ostatnia książka, o której mówiliśmy, to Triumf nasion, Tore Hansson, oficyna 4A wydała tę książkę. I kończąc, podsumowując wszystkie te książki, o których mówiliśmy, są cenne, bo warto pamiętać o tym, że przyroda jest fajna i warto podchodzić do niej z należytym szacunkiem. I przy okazji też polecam Państwu numer miesięcznika Znak z czerwca, który zajął się tematem, dlaczego rośliny powinny mieć prawa. Nie czy, tylko dlaczego rośliny powinny mieć prawa. Tak jest na okładce. Rośliny nie istnieją wyłącznie jako pożywienie ludzi i zwierząt, wręcz przeciwnie. Wspaniale się rozwijały na długo przed tym, kiedy na scenie ewolucji pojawiliśmy się my. Oto i fundamentalny argument za rozważeniem możliwości nadania roślinom praw. To tylko jeden krótkie zdanie z tego miesięcznika, który porusza ten temat. Spojrzałeś ciekawie, może czytać. Ciekawe. Dziękuję bardzo. Wojciech Mikołuszko, dziennikarz i przyrodnik. Dziękuję. Kończymy sobotni poranek Radia Tok FM, którego wydawcą była Małgosia Wołczyńska, realizatorem Jacek Kozłowski. Za chwilę informacje, po informacjach program Wojtka Krzyżaniaka, program telewizyjny. Ja Państwu bardzo dziękuję. Karolina Płacka. Do usłyszenia. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Po 30 nasz się zabłyszczy, cała łazienka tylko w litrusie.
albo wcześnie rano. Pod kocem. Po prostu. Lubimy czytać. Poczytalki. Radio Z książki. To FM. Już dziś o 17. Dlatego herbatek to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed mówiciem zapozna się z treścią ulotki z Mamo, skąd on się tutaj przybył? A zaprosiłam ich do tych moich znajomych z Facebooka. To wszystko będzie dobrze, mam ci dobrze. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Za smartfon Huawei EK5 drugiej generacji. Z 5-calowym ekranem i aparatem 8 megapikseli. Zapłacisz jedynie 449 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Przygotuj swoje BMW na trudne warunki. Teraz za wskaz 10% wybierając kompletne koła zimowe. Wybrałeś BMW Leasing? Dodaj koła do kwoty raty i jedź bezpiecznie. Szczególne motywy do BMW. Policyjna akcja zniczy, jak co roku policjanci drogówki będą czuwać nad bezpieczeństwem tych, którzy wybierają się w podróż, aby odwiedzić kluby bliskich. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. trzeźwość kierowców, stan fizyczny auta i prędkość, z jaką jedziemy. Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki zwraca się także do pieszych. Akcja zniczy potrwa do 2 listopada. Kilkanaście dni przed wyborami prezydenckimi za oceanem FBI wznawia śledztwo w sprawie służbowej maili Hillary Clinton. Chodzi o czas, gdy była ona sekretarzem stanu USA. Clinton wysyłała służbową korespondencję z prywatnego serwera. Dyrektor FBI James Comey poinformował, że powodem wznowienia śledztwa są nowe maile, na które przez przypadek natrafiły służby. Amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła rządowe, informowały, że maile pochodzą z urządzenia należącego do byłego nowojorskiego kongresmena Antoniego Weinera. Służby natrafiły na nie, prowadząc osobne śledztwo w sprawie nielegalnych wiadomości wysyłanych przez policję.
tego do 15-letniej dziewczyny. Na Weiner jest mężem najbliższej współpracownicy Clinton. W reakcji na te doniesienia kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich zaapelowała do szefa FBI, by ujawnił więcej informacji o nowych mailach, które skłoniły go do wznowienia śledztwa. A ze wznowienia śledztwa cieszy się wyborczy rywal Clinton, kandydat republikanów Donald Trump. Już wcześniej zapowiadał, że jeśli wygra wybory, powoła specjalnego prokuratora, by prześwietlić sprawę maili Clinton. Jutro w Brukseli szczyt Unia Europejska-Kanada, na którym zostanie podpisana umowa CETA, poinformował o tym na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wczoraj zielone światło w tej sprawie dały wszystkie kraje wspólnoty. Zdecydowały też, że część zapisów porozumienia będzie obowiązywać jeszcze przed ratyfikacją CETA. Umowa budzi wiele kontrowersji, ale jak zapewniał w TOK FM europoseł Teodariusz Rosati, nie ma się czego obawiać, bo jej zapisy dobrze chronią interesy Europy w tych najbardziej wrażliwych kwestiach. Szczyt Unia Kanada miał się odbyć w miniony czwartek, został jednak odwołany, bo belgijski region Walonia nie wyraził zgody na podpisanie CETA, blokując w ten sposób zgodę całej wspólnoty. Rząd Belgii potrzebował mandatu od wszystkich regionów i wspólnot językowych, by móc w imieniu całego kraju podpisać porozumienie Unia Kanada. Do porozumienia udało się dojść dopiero w czwartek. Słuchasz informacji TOK FM. Kolejny samorząd chce wprowadzić u siebie program zbierania nitrogenu decyzji o łodzi w rodzinie, żeby koszty wodą uderzyły. Jak przekonuje prezydent Bełodomowi, czy marki, które mają program, zajście w udziału w decyzji o łodzi w rodzinie z powodów finansowych. Jeżeli dowiedział się, że miasto dofinansowało technokratom, powinniśmy teraz zadać sobie pytanie, czy nie odrzekły tyrgusowego zwycięstwa. Zdaniem autora tekstu przepychanki w sprawie strefy uwidoczniły głęboką niepewność na wielu poziomach. Jak czytamy, w wymiarze politycznym kontynencie trudno będzie traktować poważnie na świecie. Okazało się też, że wielu mieszkańców Europy nie...